Hej, hej, witam bardzo serdecznie. Gelokuero z tej strony w kolejnym oczywiście odcinku Blade of Darkness. Powiem wam szczerze, że zainwestowałem w Elden Ring, no i stwierdziłem, że w tym Blade of Darkness troszeczkę się tutaj porozgrzewam. No i co, nikt nie dostał? A, dostał. Ej, nie, 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 no co ty? No dobra, ten rzut jest całkiem mocarny, muszę przyznać. O. O, a Janna's Light coś mi to wyskoczyło. Tak jakbym wykonał jakiś fajny ruch. O. Ciekawe, czy tam w ogóle się da przeskoczyć na drugą stronę. Aha. Za dużo się wydurniam z tą bronią i tracę na życiu niestety. Dobra, zapiszmy to. Spróbuję sobie tu przeskoczyć. Tylko że w sumie z drugiej strony tam niczego ciekawego... Aha, nie ma więc. A nie, jest coś. Jakaś kwasowa grota. Ciekawe, dokąd nas doprowadzi. Dobra. Jeszcze łucznik jest, no super, nie? W sumie... Czyli w sumie tak jakby droga na okrętkę, tylko że tutaj mamy dwóch łuczników. Dobra, cacy. Mostem może przebiegnę, chyba że on jest gdzieś tam w połowie zawalony, tego w sumie nie wiem. Ale może tak być. Jednak ciekaw jestem, co tam może właśnie się znajdować. Nie ma jakiejś miksturki może? Nie ma niczego. Szkoda. Dobra. Ej, no gdybym nie dostał, byłoby ok. Jak Boga kocham. Ale ok, jeśli chcą, żebyśmy biegali sobie naokoło, to tak zrobimy. Tylko jestem ciekaw, czy... A nie, no raczej nas to gdzieś doprowadzi, bo jakby nie spojrzeć to... Bo jakby nie spojrzeć, to jednak mimo wszystko... To jest takie, no... Nie da, człowiek by się nie domyślił, że tutaj można wskoczyć. O, może tak bym to nazwał. Dobra. Zapiszę to, żeby tu znowu nie latać tam i z powrotem. Hmm.
naprawdę się zatrzymał w połowie trasy. Mam nadzieję, że w Elden Ring tego nie będzie. Ja pierniczę, no naciskam dwa razy, więc rusz tą dupę i biegnij tak jak należy. O Jezu. Jak ja zawsze uwielbiałem takie jump questy. Dobra, nie było źle. Mogło być gorzej. A, tylko w sumie wiecie co, można to zapisać, bo nie wiadomo co mi się tu przytrafi zaraz. Ale oni mają przecież poison damage, więc... Ale dobra, mniejsza z tym. Przez jaskinię dotarłem dalej. Ta trucizna też nie jest jakoś super... mocna. Tam mamy kolejnego ziomutka, tam mamy jakieś przejście. Mamy dalszą ścieżkę, tylko że tam chyba to się kończy, więc... No wypadałoby zobaczyć, co mimo wszystko tam jest. Ale niestety teraz to już nie będę skakał z powrotem, bo... Bo trochę słabo to wygląda. Te małe, wnerwiające demonki są. Zapiszmy sobie to. Niestety chleba żadnego nie widzę. Ani sera, ani mięsa.
Jest natomiast jakaś tarcza. Ale nie jest ona stworzona dla nas, rzecz jasna. Dobra, nie poczuł mi wcale tak źle. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo mile widziana byłaby mikstura pod Full Health. Troszeczkę się wykasztaniłem niestety na przestrzeni paru save'ów. No tutaj to już widzę, że grubo będzie. Pewnie zaraz wyskoczy znowu jakiś troll jeden z drugim, czy tam powiedzmy, nie wiem, co to było. Jeszcze lepiej, bo uczni nieco góry. Ło! No, muszę przyznać, że tego ruchu ze swojej strony nawet się nie spodziewałem, więc... A któż to? Niezbyt ciekawie mi tutaj właśnie ten motyw przewodni zabrzmiał. Ale ich poczuł za... No właśnie. Generalnie Life Potion za 150, ale ja sobie go zostawię na wypadek, gdybym został otruty, żeby nie zużywać 500. Na co on się tu patrzy? Nie wiem. Skubaniutki zblokował, no. No, on napieprza z łuku. O, jak go wbija pod tekstury, ja miałem to samo. Ała! No nie powiem, ten ultimate attack jest taki dosyć fajny. Lightbot mi nie jest potrzebny. Dobra, tu się zaraz będzie działo pewnie. Spodziewałem, szczerze mówiąc. No tylko, że trzeba pamiętać, że w Elden Ring nie będzie...
możliwości takich ataków, jak ja właśnie robię. No ale... Właśnie miałem mówić, że znowu się zaczyna ta maniana. No i poszło. Dobra, ja jestem za kolejnym zapisem, bo już powolutku, powolutku, zaraz będzie level up. A więc, no... Serio? No bliziutko było, jak widać. No akurat jeśli chodzi o ten atak, taki właśnie, gdzie leci ta fala taka uderzeniowa, no to powiem szczerze, że dużo bardziej opłacalnym jest po prostu... Dużo bardziej opłacalnym jest po prostu... O! Fantastycznie. Tylko szkoda, że nie wyleczą mi otrucia akurat, ale to taka drobnostka. Dobra, jest to takie w miarę proste. Po prostu jeden atak do przodu, reszta to już tam sobie... Na tej zasadzie, o. No i w sumie tym, tego możemy się trzymać i tym możemy atakować. Świetnie, mamy pełne życie. Tutaj potionków już nie ma żadnych. Ale jak wiemy, warto to zapisać, bo nie wiadomo, co się wydarzy. A, no właśnie. Uda mi się odskoczyć w ostatnim momencie, czy nie bardzo? Czy dostanę w skórę? W sensie w ten, w buta. Dobra, dobra, dobra. A, dobra. No, widzę, że chyba nie bardzo mi się te... Faktycznie mieczy brańca, nie da się ukryć. Nie wiem, po co te skrzynie rzekomo, skoro niczego w nich nie ma. No, bo to winda taka jest. Okej. Life potion przyda się. Medalion jest jakiś? Ciekawe, co on robi. Armory. Barbarian. Armor akurat light mam. A, to już w ogóle jest... całkowita zbrojownia ze wszystkim. Bloodsword.
No, no. Nie, do maksa może bym se... O, bo nie, tego Reino klub bym wywalił, o. No, ale to jest też jednoręczniak. Ale nie ukrywam, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, tu byliśmy, bo widzę, że jest rozpiernicz. O kurna. To, żebym zeskoczył. No to ładnie, mamy taki ukryty sekwencik. Jakby z medaliona sobie trzymajmy, bo nie wiadomo do czego on tak naprawdę służy. Nie podoba mi się to. Spoko. Ciekawe, czy fala uderzeniowa poleci do samego końca. Chyba nie. W ostatnim momencie odskoczyłem. Tak, leci w głosz. Naprawdę nie trafiłeś, no gościu, no. Niby 14200 kondychy, a tak naprawdę strasznie kiepsko ciągnie, szczerze mówiąc. Znaczy, no wyczerpujące bardzo są te ataki. Dobra, poszperajmy tu trochę, bo widzę, że to jakiś taki jest. Prawie że szczyt tej wieży. Albo fortecy, zamku, nie wiem co to jest. Mamy tylko jedną, bilet w jedną stronę, że tak powiem. Oczywiście warte to będzie zapisania, bo jak inaczej. Walczyć. Teraz to ja się ze szkieletami naparzać mogę. Oho. O tym byście nie pomyśleli, żeby tak zrobić, nie? No ale... tym jest z drugiej strony... powiem szczerze, że i tak niczego tu nie ma, więc... niczego specjalnego nie straciłem.
Ja pierniczę, no. Ale trafiaj, ty ziomek, no. Czaję, jak to trzeba zrobić. Musimy sobie troszeczkę podskakać chyba. O, korona. Czyli to są takie itemy chyba do używania ogółem. Gdzie ja mam ten medalion? Chyba go nie zebrałem po obczytaniu? Albo się zniszczył po użyciu? Nie wiem. No to już wygląda na jakieś niezaciekawe miejsce. Powiesz mi, co ty namierzasz w ogóle i co ty odpieprzasz? Ej, no zarąbisty jest ten celowanie, nie? To jest po prostu parodia jakaś. Namierzam gościa, nagle mi skręca o 45 stopni w prawo, prawie spadam na dół. Atakuje to w ogóle, atakuje nie jego, tylko powietrze. Ja pierniczę, dramat. Masakra. Fajnie, że wyprowadzam ataki jakiekolwiek. Nie, zarąbiście. Piernicze, co za... Ja pierniczę, jak mnie to niby trafia.
jeszcze koronkę. Dobra, tylko że ja to tu zapisuję, bo po prostu dramat, co się tu dzieje. Na pewno przez ścianę najlepiej. Ja pierniczę, jaki dramat. Stanie się coś, jak wyceluje w czerwone oczy? Nie. Do lewej chyba też nie chcę wskakiwać. O ja pierniczę, nie wiem kto to wymyślał, ale okej. Rzeczy to nic trudnego, ale... Okej, mamy full health potion. Czyli jednym słowem coś się tu będzie... odpieprzać niedobrego. Dostać przy tych dźwiękach zniszczałych. Listen, mortal one, and gaze upon the face of death. This is Mescal Amdag, the lord of the Archontes, the scourge of Urbaid, and the perdition of Nippur, master of the thousand dead. Aha, i coś spierdzieliłeś i tyle, tak? A nie, po prostu jakiegoś demona mi tutaj wysłał.
No chodź, chodź. Dobra, miał jakąś absorpcję na damage. O proszę, i zabity. I do tego zaskoczyło oczywiście osiągnięcie. A my podążamy za cholera wie kim. Nie wiem, to może był ten cały przywódca, tudzież generał. Troszeczkę poobijany jestem. Ale tylko troszeczkę. Ale nie mówcie mi, że jeszcze z nim teraz będę walczył, bo to przecież potrzebowałbym sobie zdrówko troszkę uzupełnić. No ale trudno, najwyżej będę kombinował tak, żeby było dobrze. On ze zniknął, okej. Miserable mortal, you have found me and thwarted my plans. Now at last you must die. By the power of Angra Manu, I invoke all evil spirits and creatures of the shadows. Finish him! Naprawdę są to szkielety? Z jakimiś w ogóle tarczami dziwnymi. Dobra. Jak widać, źle skończyłem. Nasza koleżanka bogi nie mogłaby mnie wskrzesić może. Myślę, że tutaj też nie będę marnował tego całego swojego potiona na całe życie. Po prostu wezmę i... Po prostu wezmę i spróbuję sobie z nimi powalczyć właśnie w ten sposób. Naprawdę go nie trafiłem. On tu zablokował. O, skubaniutki. Czyli jednak to nie działa tak, jakbym tego chciał. Znaczy w sumie mogę jeszcze rzutu używać przecież. Tylko że on też jest taki trochę mało precyzyjny. A, okej. Okej, myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie to zapisać. Okej, teraz ty tak. Ups.
będzie gonić. Dobra, może sobie zużyję jedną potionkę na 500 życia, bo za bardzo nie wiem, jak go pokonać. Co podbiegam, to on się gubi, traci. Nie wiem, że mam. Super. No przecież on musi, wiecie, podziwiać tą buteleczkę, co tam w środku jest. Jak ten roztwór wygląda, zanim go wypije, odkorkować go musi. To nie jest, to nie ma to tamto, co wy. Ja pierniczę, dobra, nie mam słów, naprawdę. Szybkie. Dobra, no jakieś generalnie jest dobrze, bo i tak mam tego full health potion, ale tu się bardziej rozchodziło o to, jak ja mogę tego ziomutka zabić. No akurat na zero, super. Ja pierniczę, ratujcie mnie. Znaczy, no ja wiem, mógłbym, tak jak mówię, użyć tej potionki, ale chcę sobie ją zachować, bo cholera wie, jak to dalej będzie wyglądać. Ej, no ale... To jest jakieś upośledzone, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem. On mnie atakuje atakiem za 1500, tak? Szkielet, jeden szkielet, głupi, zwalony szkielet. Naprawdę nie trafiłeś tego szkieleta? Ja pierdolę. Upośledzony po prostu, upośledzony, serio. Aha. Czyli mam rozumieć, że tak chyba nie bardzo mam szansę jakiekolwiek sobie z nim wygrać, bo on jest chroniony jakimś, nie wiem, polem siłowym, czy cholera wie, co to jest. Zarąbiście po prostu, zarąbiście, iście, zarąbiście. Polega.
będzie najłatwiej chyba. No, ale wydaje mi się, że tą tarczę da się rozbić. Nie, to jest jakieś upośledzone, naprawdę. Dwa ataki wyprowadziłem, on nie dostał ani jednym, po czym kamera mi zaczęła latać po suficie. No co do wafla. Pierniecz, takie gówno zaczyna mnie denerwować, naprawdę. Dajcie mi za 1000, bo to... O, tak. Dobra, nie wiem co tu się dzieje, ale nie wygląda to ciekawie. Korony nie mam, okej. Będziemy sobie wymieniać fale uderzeniowe. On jakimś pewnie przeklętym mieczem, ja pewnie tym ostrzem Ajanny. A no tak, zapomniałem, że to przecież... A, spoko. Dostaje i tak dalej. Luz. Przecież ja zapomniałem, że wróg może zrobić wszystko ze mną, a ja nie mogę nic zrobić z wrogiem. Ataki przez ścianę i takie inne. Luz. Pełen. Kompletny luz. Aha. Nie wiem, co ty robisz właśnie, ale dobra. Ten atak akurat jest potężny z tą falą, tylko że no trzeba to tak ogarnąć, żeby nie wbijać się w jego falę, bo moja fala w tym momencie to blokuje. Spoko. Luz. Uniki stosowane przez Tukarama, poskacze se w miejsce jak zając.
Bo po co przecież unikać ciosów w niej i robić na dalszą odległość? Lepiej zrobić za pół kroku tylko. Oczywiście nie przyblokowało, nie? Bo po co? Co prawda on oberwał, ale... Taki trade to nie trade. Dobrze, że on chociażby atakuje w miejscu, w którym ja... To jest za chwilę, a nie od razu. Aha, i fala nie poszła, ale kondycję mi spaliło. Spoczko. Aha, nie dostał. Okej. Okay. Zapiszemy. Piernicze masakra. Aktualnie to byśmy umarli obydwoje. Ale Dalgurak został pokonany, tylko że no... 1:1. Ja padłem, nie on padł. Obydwoje zabiliśmy się tą samą falą. Znaczy, nie tą samą, bo z dwóch różnych mieczy, ale... I on tym nie dostał teraz. No i teraz to już permanentnie po tobie. Knight of Light, Ayanna anointed you, Paladin. With the power of the gods, you have succeeded in destroying me. The time has come for you to meet your destiny. O czym on mówi?
Ej, ale oddawaj tą tarczę. Znaczy w sumie i tak z niej nie korzystam, więc... Dobra, ukończyliśmy jednym słowem w jednym odcinku Tower of Dalgurak. Udało się, co prawda... Trochę się podenerwowałem, ale to jest norma. Teraz wyobraźcie sobie, co będzie, jak ja w ogóle zacznę grać w soulsowy klimat, na przykład Elden Ring, którego zakupiłem. No, będzie ciekawie. Dalgurak's high tower of sorcery. The chosen one crosses the threshold of the abyss, goes forth through the door of Velas Kaialf and into the depths of the fortress belonging to the Lord of Chaos. Where he has gone, no man can follow. Only the protection of the goddess and his gleaming sword can help him. Okej, ale tym to się zajmiemy w kolejnym odcinku, bo nie mam zamiaru za bardzo tutaj ciągnąć tego dalej. Także oczywiście dziękuję bardzo za uwagę. W kolejnym odcinku przekonamy się, co chyba na samym końcu gry się tutaj właśnie wydarzy. Do zobaczyska.